Uderzyło mnie, jak bardzo jesteśmy podobni, że fotografując miasto i osobę, korzystamy z podobnych metod. Ta metoda mojej pracy to jest właśnie taki rodzaj snu na jawie. Moje zadanie jest takie, żeby potrafić to tak sfotografować, jak ja to widzę i czuję. Dla mnie książka jest czymś bardzo intymnym. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Michał Matus. Nagranie Studio Plac. Jest ze mną dwoje laureatów ex aequo tegorocznego konkursu na fotograficzną publikację roku 2023. Na fotofestiwalu odebrali swoje nagrody. Aleksandra Żolińska. Cześć, witam. I Artur Pławski. Cześć. Gratulacje. Tak na sam początek chciałbym spytać o to, jak robi się po raz pierwszy książkę, która od razu staje się najlepszą książką roku w Polsce. Bo to jest charakterystyczne dla was obojga, że to jest wasza pierwsza publikacja fotograficzna i od razu najlepsza, można by powiedzieć. Aleksandra. Zaczynając pracę, nie zakładamy, że będzie to najlepsza publikacja roku. Mam wrażenie, że po prostu trzeba robić swoje, mieć plan, co chcemy pokazać i sukcesywnie go realizować. Artur? No faktycznie nie myślałem, robiąc książkę, o tym, czy ona wygra coś, czy nie wygra. Byłem raczej sfokusowany na to, jak przekazać to, co mam w materiale i jaką formę dla tych zdjęć znaleźć. Może różnica jest taka, że przy pierwszym razie jest to bardzo blisko, jesteśmy bardzo blisko swoich wyobrażeń o tym, jak powinna wyglądać książka. I jeżeli się uda tak zrobić to po swojemu, no to ona może będzie bardziej wyróżniać. Może to jest sekret tej zasady. To może na sam początek, może nie na sam, ale początek cały czas. Powiedzmy, o czym te wasze książki fotograficzne są. W przypadku Aleksandry mamy książkę zatytułowaną Ale uważaj tam na siebie. To projekt, to książka o relacji z babcią. Co więcej możesz o niej powiedzieć? Tak, to projekt o relacji z najcudowniejszą babcią, o tym, o naszych wyobrażeniach, o naszych wspomnieniach, o bliskości. Tak, to jest chyba, to są najważniejsze słowa, które opisują. A jeśli chodzi o tytuł, to są to słowa, którymi babcia zawsze mnie obdarza przed każdą dłuższą podróżą. Nawet może nie dłuższą, każdą podróżą. Bywały też momenty, gdy dowiadywała się, że gdzieś mam zamiar jechać lub wybrać się w ciekawe miejsce i te pomysły nie dochodziły do skutku, ponieważ babcia ma bardzo cudowną moc przewidywania może zagrożeń i po prostu niektóre rzeczy się, moje plany wyjazdowe się nie spełniają, więc zawsze jest to obdarowanie mnie tą przestrogą, ale uważaj tam na siebie, żeby na pewno uważała i żeby wszystko było w porządku. Tak. Artur, w twoim przypadku, czy można to potraktować jako książkę, która jest podsumowaniem jakiegoś długoterminowego projektu, czy to nie jest dobre sformułowanie? Bo to jest książka o tychach, chociaż nie o tychach tak naprawdę, tylko o momentach, które tam znalazłeś. Tak, tak. No ona jest w takiej warstwie, powiedzmy, czysto faktograficznej, wykonana w tychach. Wszystkie zdjęcia pochodzą z tego miejsca, ale tak naprawdę jest to książka o pewnego rodzaju doświadczeniu. Doświadczeniu, które spotyka nas, myślę, dosyć powszechnie, gdy pojawiamy się w jakimś miejscu, którego nie znamy i próbujemy je po swojemu przetrawić. I to jest raczej na tym bardzo takim subiektywnym poziomie o tym, jak się to doświadczenie, jak ono się krystalizuje, jak się rozpada, jakie mamy w tym stanie rodzaje percepcji. To jest też
głównie o tym, bo nie chciałem zrobić takiego przewodnika po miejscu, miejscowości czy jakimś adresie. Więc w tym sensie ona jest i nie jest o tym konkretnym miejscu. Książka się nazywa Dobre Miejsce w kontekście takim, w jakim ja się w nim odnajduję. No, może tak. Ale jest to też slogan Miasta Tychy, prawda? Tak, to jest slogan promocyjny Miasta Tychy, który wykorzystałem jako rama dla zebranych fotografii. Może nie tyle zebranych, to jest złe słowo, ale dla tej sekwencji, którą ułożyłem i która ma dać odbiorcy odczuć tą linię, przez którą doświadczałem tego miejsca. Jak długo szykowałeś ten projekt zamknięty w ramach tego tytułu Dobre Miejsce? To zdjęcia powstawały przez bardzo długi czas, około nawet te najstarsze, to jest kwestia może 5, nawet 7 lat. Ostatnie robiłem dosłownie dzień przed oddaniem materiału do drukarni, więc to jest ten przedział czasowy. I to Dobre Miejsce, ten tytuł towarzyszy ci od samego początku, kiedy zacząłeś te fotografie robić? Nie. Pojawiłem się tam jako zupełnie ktoś z zewnątrz i fotografowałem otoczenie, którego nie znałem. Na początku myślałem, że to będzie, miałem taki roboczy tytuł Haiku Tychy, bo nie wiedziałem, jak naprawdę tam długo zostanę i to była taka trochę sytuacja dosyć tymczasowa. Wydawało się, że będzie bardzo tymczasowa, a później jak dowiedziałem się, że miasto ma taki slogan promocyjny, no to uznałem, że to będą dla mnie ramy działania. Nie na zasadzie, że się będę konfrontował z tym i jakoś przeinaczał, czy próbował odwrócić treść tego sloganu do góry nogami, tylko wiedziałem, że mam jakieś konkretne ramy, miałem to z tyłu głowy jako myśl taką, no taki rodzaj ramki, jak fotografujesz, widzisz wszystko przez ramkę w konkretnym kadrze i to był taki mentalny dla mnie kadr. Ale to nie miała być od początku książka. Nie pamiętam już. Na początku, no jasne, na początku po prostu się fotografuję, zastanawiam się, o czym to jest, gdzie ja z tym, do czego to mnie prowadzi, ale na jakimś etapie uznałem, że to byłoby, tak, to było po roku, kiedy już kończyłem program mentorski, jakby temat publikacji fotograficznej był dla mnie trochę bardziej przejrzysty, jak to się robi i też pojawiła się w Miejskim Centrum Kultury taka akcja, można było składać wnioski, więc takie głównie te dwie okoliczności spowodowały, że to się tak skoncentrowało i nabrało tempa takiego fizycznego, konkretnego tempa budowania książki. Aleksandra, twoje fotografie chyba od początku miały być książką i ta książka właściwie była w momencie chyba już robienia pierwszej fotografii w twojej głowie, prawda? Zaczęłam od... Znaczy, na początku w ogóle u mnie w fotografii, z fotografią był problem z fotografowaniem ludzi, więc zawsze były to jakieś typologie, autoportrety, są najprościej. I chciałam w końcu zrobić coś dobrego, zająć się ludźmi i najprościej było zacząć z babcią, z kimś, z kim jestem po prostu blisko, z komu mogę poświęcić czas. Jak zaczęłam robić te zdjęcia, chciałam je jakoś zamknąć, żeby było to coś konkretnego, stąd pomysł na książkę i tak zaplanowałam sobie, co potrzebuję, żeby to mogło się książką stać. Wymyśliłam, że musi być to projekt długoterminowy, żeby było, można było pokazać ramy czasowe. Zamykałam je czynnościami codziennymi. Czy to jest tak, że
ty miałaś w głowie już jakiś schemat tej książki, jakąś strukturę, którą potem wypełniałaś fotografiami, czy raczej fotografię potem układałaś w taki sposób, żeby powstała z tego książka? Fotografię układałam, żeby powstała książka. Tak, miałam pomysł na fotografię, później układałam je tak, żeby dopełnić historię. Historia była pełna, tak. I to jest chyba też tak, że ta książka powstała w ramach po prostu twojej pracy na studiach. Tak, dokładnie tak. Czyli praca domowa stała się fotograficzną publikacją roku, żeby tak. To tak uprościć. Zaczęłam i zwulgaryzować. Na studiach, później wiedziałam, że muszę nad nią pracować dalej, nie była pełna. I tak jeszcze przez kolejny rok fotografowałam babcię, żeby być pewna, że to jest ten moment. Jak zebraliście już wszystkie fotografie, albo jak wiedzieliście mniej więcej, które fotografie pojawią się w książce, to co debiutant, który jeszcze książki nie robił, musi zrobić, żeby z tych fotografii powstała publikacja? Jak to było w waszym przypadku? Trzeba wybrać papier, dobry papier, który fajnie się ogląda, który pasuje do zdjęć. Znaleźć introligatora, wymyśleć okładkę, którą zaakceptuje pani introligator. Wybrać typografię. Z typografią jest naprawdę duży problem, bo tekstem można zepsuć po prostu wizualnie książkę. Czyli trzeba pracować nad każdym elementem i wierzyć, że jest w porządku. Pracowałaś sama, czy miałaś od tego ludzi, którzy ci w tym wszystkim pomagali? Pracowałam sama nad fotografiami. Z fotografiami konsultowałam się z Tomaszem Tomaszewskim, natomiast dobór papieru i pomysł na okładkę, wszystko było moim pomysłem. Artur, jak to było w twoim przypadku? No w moim przypadku zadałeś takie pytanie, gdy zebraliście już wszystkie zdjęcia. No a ty mówiłeś, że ostatnio zrobiłeś tuż przed oddaniem do druku, więc... Tak, więc to... Ja się nie stosuję do ciebie. Ja tak nie pracowałem. Ja pracowałem nad tym, jaki sens tak naprawdę w tym zestawie, w tym materiale, który mam, bo materiał wyjściowy to było kilkaset fotografii, więc to zastanawiałem się raczej nad tym, co ma wybrzmieć z tego doświadczenia, o którym opowiadam. Zastanawiałem się, jaki to ma i co mogłoby być najciekawsze i które w związku z tym fotografie do tego przesłania czy do tej idei się nadają. Więc ja tak pracowałem nad konceptem książki. Później zastanawiałem się, jak ułożyć to w sekwencję. Tam w tej książce akurat jest bardzo istotna sekwencja. Ona prowadzi, zapętla się, jest zdjęcia między sobą się linkują. Jak ktoś ma trochę cierpliwości, to można nad tym zawisnąć i sobie to poszukać. Jak już to byłaby najdłuższy okres, czy najdłuższa część pracy, najbardziej angażująca. A kwestie papieru, kwestie formy książki i druk. Miałem wsparcie od osób, z którymi się przyjaźnię i które zgodziły się na to, żeby wziąć udział w tym pomyśle. Adam Piotr Janicki był projektantem, a w druku bezpośrednio fizycznym, takim aspektami papieru rodzaju szycia i tak dalej. Tomasz Adamski z Egzemplum, z wydawnictwa w Poznaniu. Więc tu mieliśmy do siebie bardzo... No mieliśmy taki kontakt, że mogliśmy przegadać wszystko i na wiele sposobów ten projekt przetestować. Wybrać ten najbardziej odpowiedni, żeby to wszystko było takie właśnie tip-top. I to ostatnie zdjęcie, to rozumiem, że miałeś je wcześniej w głowie, że brakowało ci tego czegoś do spuentowania, czy do wypełnienia historii? Tak. Jeżeli widziałeś, pamiętasz, może masz, pamiętasz jak się książka zaczyna, jak się kończy, to na ostatnim
Na ostatni moment właśnie pojechałem zrobić zdjęcie, które jakby dopełnia obrazowo i zapętla strukturę sekwencyjną. No jeszcze dosłownie w ostatnim dniu. To wynikało też trochę z faktu, że musiałem dostać zgodę, żeby to zdjęcie opublikować, bo było wykonywane w zameczku myśliwskim nad Jeziorem Paprocańskim, którego kustosz, znaczy on ma pieczę nad eksponatami i to czekałem 3 miesiące na to, że się ktoś odezwie. Odezwał się akurat w piątek, w poniedziałek musiałem oddawać materiał do drukarni, więc pojechałem w sobotę, czy nawet w niedzielę, bo w sobotę była tam w tym miejscu jakieś wesele, czy coś takiego, więc naprawdę na ostatni moment. A gdyby nie było tego zdjęcia, plubuj sobie w brodę? Tak, wszyscy mi mówili, Artur, zmień to zdjęcie ostatnie, jest, nie nadaje się jeść. Więc ja wiedziałem, że tak, mówię, wiem, chcę zmienić, ale nie mam zgody, więc czekam jeszcze. No i naprawdę szczęście, że się kustosz obudził. I chwała mu za to. Nie wiem, czy nie powinienem specjalnie dać mu znać, że jest współautorem. Tak. Aleksandra, w twoim przypadku, co było najtrudniejsze podczas pracy nad publikacją? Od momentu, w którym stwierdziłaś, że to jest projekt, którym chcesz się zająć, po moment, w którym jakby już zaczęłaś trzymać tę książkę w dłoniach? Będąc na każdym etapie, każdy etap wydawał mi się najcięższy. Tak, jak już zakończył się jeden, stwierdzałam, matko, przecież to było takie proste, a teraz muszę się męczyć z tym czy z tamtym, plus dodatkowo jakiś stres, bałam się, że się nie wyrobię do końca roku, czyli jak to wysyłać właśnie publikacje na konkursy, jak co kolejny rok czekać, nie no, więc musiało się udać. Chyba najtrudniejszy moment tak naprawdę mieć ten materiał. Jak materiał jest skończony, można po prostu przejść dalej, nie robić nic na siłę. A traktujesz też swoją książkę jako... Bardziej patrzysz na nią jako zbiór fotografii, czy bardziej patrzysz na nią jako na kompletne dzieło sztuki, nazwijmy to w ten sposób? Patrzę na nie jako na zbiór historii, który jest zamknięty w dziele, który będzie po prostu niezapomnianą pamiątką. Pamiątką, trochę prezentem dla babci, dla nas. Zastanawiam się, jaka jest rola w tym wszystkim... nazwijmy, powiedzmy, takiego terminu jak wspomnienie, ponieważ ty wcześniej miałaś taką pracę dotyczącą zapominania, przypominania sobie i zacierania się wspomnień, a tutaj masz, mam wrażenie, takie mam wrażenie, że to jest praca trochę nad tworzeniem tych wspomnień i manipulowaniem nimi. Zaskoczyłeś mnie, że ktoś kojarzy mój dyplom licencjacki. Tak, mam wrażenie, że w ogóle moja sztuka opiera się na wspomnieniach, na tym, co pamiętamy lub co chcemy, żeby zostało zapamiętane. I to jest przeplatanie. W zależności od momentu, w którym jestem, w zależności jak się czuję, chcę różne rzeczy pokazać. Odtworzyć lub może czasem zmanipulować, żeby te wspomnienia były bardziej przejrzyste lub takie, jakie mogłyby być. Czyli nie traktujesz tej swojej pracy jako dokumentalnej? Traktuję. Mhm. To jest naprawdę przewrotne, ponieważ część fotografii jest lub musiała być opierać się o dobrym planie i o dobrym sposobie pokazania, aby odzwierciedlić jak najbardziej rzeczywistość i te wspomnienia, które mam ja, które ma babcia. Stąd niektóre rzeczy, ale tak naprawdę kilka fotografii wydaje się bardziej nierealnych, na przykład jak zdjęcie z Hubą. Po co komu, jak można Hubę połączyć z rzeczywistością, prawda? Artur, w twoim przypadku mamy
zbiór fotografii, które mogliśmy już zobaczyć przy okazji różnych konkursów. Słynne zdjęcie z unoszącą się nad, to jest bieżnia chyba? Rękawiczką, w takim charakterystycznym geście. Czy to jest tak, że ty patrzysz na to jako na jedną całość, o jednym tym uczuciu, o którym mówiłeś wcześniej, czy jednak jest to bardziej zbiór fotografii w jednym dziele? No raczej jako one tworzą całość. To jest właśnie ta sekwencja jest dla mnie bardzo ważna. To jak jedno zdjęcie przechodzi w kolejne, jak one z siebie wynikają, łączą się, jakie mają wspólne elementy, jak prowadzą pod względem wizualnym i takim no, takiego wrażenia jedno w kolejne. Więc książkę bym raczej traktował jako całość. Tam wiem, że są zdjęcia, które można rozpoznawać. Niektóre mogą być wcześniej już gdzieś widziane. Ale ważniejsza akurat przy budowaniu tej książki była dla mnie całość, ta struktura całościowa, łącznie z tym, jak ona jest zaprojektowana i jak ona ma nieść właśnie ten rodzaj no, takiej problematycznej dla fotografa kwestii, na ile dokumentujemy, na ile epatujemy swoją własną fiksacją na temat rzeczywistości, na ile to jest... Mi bardzo bliski jest taki termin z dziedziny filmoznawstwa, chyba Sławoj Žižek jest autorem tego, że prawda ma strukturę fikcji i jakby, żeby sugestywnie przenieść wrażenie prawdziwości albo wiarygodności, posługujemy się strategiami fikcyjnymi, takimi jak właśnie w filmie, jest to bardziej czytelne. Natomiast w fotografii też jest coś takiego, że Agnieszka może przed chwilą nie chciała użyć słowa inscenizacja przy zdjęciach, bo to kogoś, kto nie fotografuje, od razu budzi takie skojarzenie, że no, to jest zmontowane, wymyślone, na zapozowane, a właśnie fotografowie mają problem, na ile, którą prawdę wybrać, czy tą dokument, rzeczywistość 1:1, czy tą, którą ma się w głowie, jako wrażenie, czy pamięć, czy wspomnienie, czy myśl, czy uczucie na temat tego stanu rzeczy, w którym jesteśmy. I na ile to można jakby tak pogodzić? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo jednak o wiele bardziej dziedzina naszej wyobraźni i fantazji. I dokument, posługując się dokumentem, formułą dokumentalną, ja wiem, że ta warstwa dokumentalna takiego, że kryminalnego ujęcia, czy jak do dowodów w sprawie jakiejś, to jest bardzo mały procent w porównaniu z tym, co subiektywnie sami dorzucamy do tego jako autorzy zdjęć. Ciekawy jestem, jak to w twoim przypadku wygląda, jeśli chodzi o to, co się ostatecznie znajduje na zdjęciu, bo no, chyba nie wziąłeś tej rękawiczki i nie przyniosłeś i nie umieściłeś nad tym boiskiem, prawda? I to nie jest twoja metoda pracy. Ty nie inscenizowałeś, tylko wybierałeś fragment rzeczywistości, która tam już w 100% była? Tak, to w znacznej mierze wygląda na ta metoda mojej pracy to jest właśnie taki rodzaj snu na jawie. Jakby uruchamiam sobie taki rodzaj percepcji, który selekcjonuje z rzeczywistości pewne elementy budujące takie mocne wrażenie i moje zadanie jest takie, żeby potrafić to tak sfotografować, jak ja to widzę i czuję. Więc w skrócie to jest tego typu metoda. Jakby najpierw trzeba to zobaczyć. Coś, co odpowiada twojemu najbardziej osobistemu sposobowi odczuwania świata. A najlepiej, żeby puścić sobie
ten sposób odczuwania świata w taką stronę, jaką najbardziej ci pasuje. Czyli tak to zupełnie wszystkie dozwolone są tutaj kierunki otwarcia się na rzeczywistość. I no, ja akurat mam taki rodzaj odbioru i pracuję nad tym, żeby to pokazać. To jest zadanie techniczne już. Aleksandra, w twoim przypadku chyba jest nieco inaczej. Jednak jest ten element, użyjmy tego drastycznego słowa, inscenizacja i umieszczenie jakiegoś obiektu w tej dokumentalnej przestrzeni. Co według niektórych mogłoby ten walor dokumentalny odejmować z fotografii? Powiedzmy kreacji, teraz to jest to właściwe słowo. Okay. Ale przed chwilą, jak Artur się wypowiadał, uderzyło mnie, jak bardzo jesteśmy podobni. Jaki sposób, jaki mamy sposób fotografowania, że fotografując miasto i osobę, tak samo chcemy, korzystamy z podobnych metod pokazania rzeczywistości i tego, jak, co widzimy. Ja rękawiczek nie używałam, ale też jakby fotografując babcię przez szybę nieużywanych drzwi, które są zawsze w tym samym miejscu, jakby nie przynosiłam ich specjalnie, tylko jakby korzystałam z tych elementów, które rzeczywiście się znajdują. Czasem pojawiały się dodatkowe elementy lub niektóre elementy ujmowałam, jak na przykład, no nie wiem, niepasujący ręcznik czy jakieś zasłonki, nie zasłonki, ale nie są jakieś to drastyczne elementy właśnie wspomnianej kreacji. Nie jest to może dokument typu reportaż, że coś, co dzieje się w tym momencie, musi być w tym momencie pokazane. Są to bardziej sytuacje wypracowane bądź wyczekiwane, żeby jak najbardziej oddać zamiar, który miałam w głowie. Zastanawiam się, na ile ważna dla was przy tych obu publikacjach jest ta forma książkowa. Czy te sekwencje, Artur, na którą tak kładziesz nacisk w tej rozmowie, czy te emocje, o których opowiadasz, Aleksandra, czy dałoby się je umieścić w taki sam skuteczny sposób, na przykład na wystawie, czy jednak to, że jest to książka, ma dla was kluczowe znaczenie? No, bardzo ważne jest to, że to jest książka. W ogóle ja dzięki temu, jak książkę się robi i jak trzeba się do niej złożyć, zawdzięczam fakt, że wreszcie trochę bardziej ten materiał zrozumiałem. Bardziej mi się on zaczął łączyć i to jest zasługa właśnie tego, że książka, przygotowanie książki zmusza ciebie do pewnego rodzaju, do jakichś decyzji, do jakichś ostatecznych sformułowań, deklaracji, konkretnej deklaracji, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Więc to, że siedziałem nad budowaniem książki, spowodowało, że bardzo dużo się zadziało w rozumieniu, moim własnym rozumieniu tego, co robię. Więc to uważam, że pod tym względem praca nad książką jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą metodą przepracowywania swoich zdjęć. Temat wystawy, nie wiem, jeszcze nie miałem okazji ani razu, nie miałem wystawy indywidualnej, więc nie wiem. To jest prawdopodobnie zupełnie inny sposób prezentacji. Jak gdy, zakładając, że mam tą ideę, którą udało mi się skrystalizować przy produkcji książki, to tą samą ideę przy budowaniu wystawy musiałbym inaczej rozegrać na inne nuty, na inne formaty, wielkości, przestrzenie, przez formę prezentacji. Tak mi się wydaje. To jest trochę inna dyscyplina. Aleksandra? Dla mnie książka jest czymś bardzo intymnym i warunkuje zupełnie inny odbiór niż fotografii w
przedstawianych podczas wystawy, daje nam możliwość skonfrontowania się z nią, z tymi zdjęciami i pobycia z nimi dłuższą chwilę, powracania do pewnych sytuacji i do zdjęć w różnych miejscach, w miejscach, w których aktualnie się znajdujemy, czyli jest jakby daje nam możliwość przenośnego odbioru historii. Artur, dla ciebie to, że książka jest taka właśnie intymna, że się ją raczej ogląda u siebie w domu na fotelu, a nie w przestrzeni publicznej, ma znaczenie? Nie, no jeżeli sięgam po książkę, to jakby wyłączam rzeczywistość zewnętrzną zawsze. Czy jestem w centrum miasta, czy u siebie w domu. To jest taki wehikuł, który zasysa do środka i po to między innymi są książki, żeby się w nich zapaść, więc za to je lubię. To jest fantastyczna podróż za każdym razem. No fakt, że można wracać do książki jest super, bo na wystawę jedzie się raz, dwa, może trzy. Czasami zdarzało mi się, ale ona w końcu przestaje być dostępna i katalog nawet tej wystawy nie dostarczy takich emocji jak fizyczny kontakt, a książka, zakładając, że ktoś ją ma przy sobie na stałe, no można wracać i od początku za każdym razem coś odkrywać. I ja tak mam, że mam bardzo dużo książek fotograficznych i lubię sobie do nich nurkować od czasu do czasu. Masz jakąś taką, do której ustawicznie wracasz i już jest taka zniszczona, że w ogóle nie przypomina oryginału? No, książki fotograficzne staramy się nie niszczyć. To nie są kieszonkowe wydania kryminałów do podróży, że to nie jest Raymond Chandler, że można, nawet jak go pogniotę i w setny raz czytam, to też zostaje ta sama. Tak, też jest ta sama. A w albumach fotograficznych istotne jest to, żeby one właśnie tak się prezentowały, jak się prezentują. No mam trochę takich albumów, które mi nieustannie powodują, że dreszcze mam przy przeglądaniu. No ale to jest właśnie to, o czym wcześniej nie mówiliśmy. Na początku pytałeś, co zrobić, żeby pierwsza była ta najlepsza. To ja sądzę, że w moim odczuciu jest tak, że ja w tej książce, którą zrobiłem, tam jest bardzo dużo takich, ona jest skutkiem też tego, co widziałem u innych fotografów i w innych albumach fotograficznych. Więc to jest to, co lubiłem w tych książkach, które wcześniej widziałem. I chciałem też, żeby było ze mną w formie tej publikacji. A możesz jakiś tytuł rzucić z tych, które są dla ciebie takie wiecznie żywe i do których ciągle wracasz? No, bardzo często wracam do publikacji Martina Kollara. One są wszystkie bardzo, bardzo takie, bardzo mocno działają na mnie. Są książki Gregory Halperna, Aleka Sota. No może wystarczy, może te. Okay. To są, gdzieś to zostaje w głowie, ten rodzaj otwarcia poprzez książkę i poszczególne zdjęcia i się z tym chodzi, zostaje jako osad. Aleksandra, jak to jest w twoim przypadku? Masz jakieś takie swoje pozycje, które gdzieś tam zawsze leżą obok łóżka i żeby móc w każdej chwili do nich sięgnąć? Jeśli chodzi o typowo fotograficzne książki, mam specjalne miejsce, w którym te książki są bezpieczne, czyli nie są
nastawione na działanie kurzu bądź innych uszkodzeń. Ponieważ... Safe, krótko mówiąc. Prawie tak. Nie, uważam, że kartki nie mogą, różki nie mogą być zagięte, więc po prostu to miejsce musi być godne. Stąd tego miejsca nie jest za dużo i tych książek nie jest wiele. Uważam, że kiedyś dorobię się większej biblioteki, wtedy powinno być ich więcej, więc na razie skupiam się bardziej na internetowych inspiracjach fotograficznych, tradycyjnych i znanych twórców. Ale taką ulubioną książką polską, w sumie chyba jednym z pierwszych albumów fotograficznych, które nabyłam, była książka Jacka Foty o Pałacu Kultury i Nauki. Nie wiem, mam bardzo... ciekawy stosunek do tego budynku, ponieważ kojarzy mi się bardzo z czasami, których nie doświadczyłam, nie doznałam, i podoba mi się w nim możliwość dotarcia do miejsc, które nie są odwiedzane. Mało kto ma możliwość dotarcia do takich miejsc. Stąd przez to, że to był jeden z pierwszych i nawiązuje do tych wspomnień, o których gdzieś ta moja twórczość się wokół kręci. Stąd to jest ta książka. Zaświeciły ci się oczy, jak zaczęłaś o tym Pałacu Kultury mówić. Jakby to miał być temat na kolejną książkę. Nie wiem, to ten budynek tak na mnie działa. A propos kolejnych książek. Coś się szykuje? Macie coś w głowie, czy na razie dajecie sobie spokój? Czas na oddech. Coś się dzieje, ale to wymaga czasu i pracy, tak dalej. To będą wspomnienia z dzieciństwa. Typowo aranżowane w bardzo radosnej i trochę prześmiewczej osłonie, ale to wymaga czasu. Mm-hmm. Artur? Ja też mam materiał, z którego nawet już mam makietę i publikacja. To byłaby książka, którą też robiłem. Zdjęcia, do której zdjęcia również powstawały w Tychach, natomiast dotyczą już jakby innego etapu mojej obecności w tym miejscu i zahaczają o socrealistyczne korzenie. Czyli tego, jak rzeczywistość z tej przeszłości socrealistycznej, co z niej zostało dzisiaj i jak ona, jaki rodzaj piętna odcisnęła na codzienności, na dzisiejszym sposobie życia, który jest pogrążony, już tak zanurzony w takim stricte kapitalistycznym sposobie życia. Czyli też trochę wspomnienia. Troszeczkę, no jeżeli tak, przy czym nie wiem, czy to będą jakieś takie akcenty archiwalne w materiale, no ale na pewno moje wspomnienia, bo pamiętam jeszcze tamte czasy i w tym sensie tak. Dziękuję wam pięknie za rozmowę. Dziękuję. Aleksandra Żelińska, Artur Pławski. Dziękuję. Laureaci fotograficznej publikacji roku 2023. A to był podcast Fotopolis. Dzięki. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.